Hej, witajcie, z tej strony Gilad His. I dzisiaj, moi drodzy, może mam słaby skuterek. Może jest wolny, może nie jest za szybki. Ale dzisiaj będziemy sprawiali, by ten skuter był zupgrade'owany w lepsze skutery i żeby jeździł oczywiście jeszcze szybciej. Na samym starcie dostajemy jakiegoś gifta, 200 prędkości, to już jesteśmy bardziej sensowni. Nardo, limitowany pet Nardo. Nie, podziękujemy na razie, musimy na razie zobaczyć, co się dzieje. Dobra, tu jest teleport, O, mamy mnożnik razy dwa na tym. Gdzie możemy się teleportować? O kurde, dobra, jest trochę tych światów, szczerze mówiąc. Na razie musimy zobaczyć, co możemy zrobić sensownego, bo ja zawsze, ja pomijam te początkowe nagrody, powiedzmy. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Co dostaliśmy? 20% winów. A że ich nie mam w ogóle, to nie dostałem w ogóle? Dostałem jakiegoś? Mam zero. Wow, dobra, to jest jakiś darmowy pet za 30 minut gry, to nie interesuje nas za bardzo. Mamy też, jeszcze gdzieś tu widziałem, limited UGC, czyli musielibyśmy spinować, aha, graj przez 30 minut i dostaniemy spina. Nie jest to nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc, są kody, są jakieś pasy. Dobra, na razie zobaczymy, jak to wszystko wygląda, tu możemy chyba złote robić. Tak, tu są złote pety do robienia, tu są questy, możemy questa jakiegoś w sumie wziąć, claim. Aha, bo po prostu zrobić, jedno jajko. A, klikamy teraz, okej. Dobra, a gdzie jest moja prędkość? Halo, czy jest coś, na dole się robi, dobra. Niech będzie. Jeszcze mamy czas na klikanie, dobra, jest. Aha, czyli to nie jest mój speed, tylko na dole, po prostu moja maksymalna prędkość. No, a mój high score, o, to bardziej tak można to określić. Dobra, zobaczmy, jest tu jeszcze jedna osoba ze mną. Pokażcie, co potrafimy, dawajcie. Łooo, prędkości nad... Chwila, jakbym miał jechać 500 km na godzinę za pomocą takiego skuterka? Czy to jest niewykonalne w takim czymś? Kurde, no nie wiem. A to jest daily rewards. 10 winów. Dziękuję. No właśnie, to jest właśnie to, że ja bardzo często pomijam takie rzeczy. A nie powinienem. O kurde, ja myślałem, że już gdzieś tu może jestem, a jestem dalej cały czas na początku. Ile dostaję winów? To jest 14 win. O kurde, ja 200 winów już mam. Ej, to jaki jest sens robienia czegokolwiek tutaj? Nie ma sensu, szczerze mówiąc, totalnie. Tu jest jeszcze jakiś pas, moglibyśmy tego pasa zrobić. 60 tysięcy winów za tego pasa. Okej, okay, a jak się odblokuje? 800 Robux. Okej, okay, wszystko jasne. Tu są nagrody, tu są questy do zrobienia. Wygraj wyścig. Okej, okay, dobra. Nie będzie takie proste, na jakie brzmi. O, dobra, mamy nagrodę. 100 winów jeszcze kolejne. Niech będzie. Tutaj jest jakiś mnożnik, czy przyspieszać. Ale to w sklepie mi się wydaje. O kurde, ja mogę driftować. Patrzcie, kurde. Nice, proszę bardzo. Można w ten sposób robić. Ile w ogóle czasu się jedzie? Ile mamy czasu na to wszystko? A jeszcze została minuta, dobra. To w międzyczasie zdążę przejrzeć sklep. Co wygląda w sklepie tutaj? Możemy wziąć jakieś pety. Naprawdę razy 50 tysięcy jest za 89 robuxów? Nie wierzę w to, że jest tak tanio. Naprawdę jest tak tanio? No dobra, limitowane, game passy. No są. Są winy do kupienia i są boosty do kupienia. Auto click acceleration boost. To brzmi bardzo fajnie. Triple win boost. Też bardzo fajnie brzmi. O, dostałem go w ogóle. Aha, no dobra, to użyjemy raz. Użyjemy dwa. Lucky to nie potrzebujemy, ale myślę, że tego peta możemy kupić. Rzeczywiście to będzie... 79 robuxów i to jest żaden scam. Tak? I dostanę peta za 50 tysięcy winów. Dobra, to zaraz zobaczymy. Bo ile jeszcze? 9 sekund. Ile nazbierają winów? 2,5 tysiąca. No 3 tysiące powiedzmy. No wiadomo, jeszcze tam są jakieś te dzienne czy coś, ale to jakoś nie liczę tego wybitnie. Uwaga, ile zostało? Dobra, jestem. Mamy 3 tysiące winów. Za to mógłbym kupić... tutaj od razu. Jakiegoś... O, proszę bardzo. Otwieraj się. Pokaż, co potrafisz. Pokaż, co dostaniesz. Dostaliśmy bałwana. Nie wygląda na zbyt szczęśliwego, szczerze mówiąc. 4 tysiące daje. A, to może dlatego tak to wygląda. No dobra, mam 50 tysięcy. I co teraz? Winy, rebirthy. Gdzie są rebirthy w ogóle? Tu jest rebirth. 7,5 tysiąca potrzebujemy. Okej. I tu są te inne pety. O, możemy znowu klikać. No szczerze mówiąc, nie daje nam to zbyt wiele, jakby patrzeć. Tu powinienem coś dostać. Claim. A, i to tyle. Acceleration boost. No to później, szczerze mówiąc. Czyli na kolejne potrzebujemy ile tak naprawdę? Potrzebujemy jednego rebirtha tylko. Ej, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Myślę, że szybko zdobędziemy teraz z naszym boostem. O kurde. O kurde, no dobra, teraz troszkę przyspieszyliśmy. Jesteśmy na drugim miejscu, ej. I 60 tysięcy speeda, bardzo przyjemnie. No nie idzie jakoś super szybko, ale nie idzie też jakoś super wolno. A w ogóle to jest jakiś motorcycle? Ja mogę kupować potem za ileś... Ile tysięcy winów? A to jest 750 winów. Dobra, to biorę to. Equip. Now you're ready to rebirth. Okej, okay. A zmieniłem... Wow, ja
jadę na innym skuterku! Nice! Chwila, nie. Jeszcze zbieram na ten skuterek. Znaczy ja wydaję te pieniądze na te skuterki. Dobra, czyli 65% winów i akceleracja. Dobra, to róbmy reberfa. 80 tysięcy teraz. To chyba lepiej teraz uzbierać na to 100 tysięcy i dopiero coś robić. Jeśli chodzi o ten motorek, myślę, że to jest sensowniejsze w tym momencie. Gdzie ja w ogóle jestem? Łooo! Pierwszy raz ukończę! Chociaż już... Nie, to jest chyba pierwszy raz, kiedy jadę. Nie drugi, nie? Tak mi się wydaje. Tu jest jeszcze gift do odebrania. 350 to nie jest jakoś wybitnie dużo, szczerze mówiąc. O, teraz dużo dostajemy na sam koniec. Dobra, 100 tysięcy. To bierzemy tego w takim razie. Equip. Dobra, jest kolejny motor. Kurde, no teraz zasuwamy, moi drodzy. 60 tysięcy. Dobra, ale wiecie co? My jesteśmy w stanie to wyciągnąć. Chociaż nie, chwila, czy ja muszę kupować peta? Bo teraz mógłbym kupić peta za jeszcze więcej. 450 tysięcy. Czy ja tyle zrobię w 40 sekund na lepszy motor? Może powinienem na peta uzbierać rzeczywiście. Może to będzie coś mniejsze. Nie wiem, czemu się jakoś strasznie z nosa mi leci, powiedzmy. Jeśli mogę tak powiedzieć, bo nie wiem, czy do końca mi leci. Bo niby leci, ale nie leci. Dobra, co dostaniemy dobrego? 20% winów? Okej, jakby mogłoby być. No, bez rewelacji. Fajna muzyczka jest, to mi się podoba. 20 sekund jest. Teraz jadę przodem czy tyłem? Wygląda jak Michał trochę do tyłu, a może jadę do przodu? Ciężko stwierdzić, szczerze mówiąc. Które mam w ogóle? O kurde, oni tu już mają naprawdę setki tysięcy. O kurde. Jakie ściany po prostu tego wszystkiego. 4 sekundy, no to 450 nie wbije. Byłem blisko, ale nie. No tu nie ma jajek dla mnie. Idę na drugą strefę, nie będę się z wami bawił. Idę na plażę, bo mam jednego reberfa. Więc idę na plażę. A na plaży mamy lepsze pety. Na plaży mamy pety za 150 tysięcy. Zobaczmy, czy pety za 150 tysięcy są sensowne. Dostałem pszczółkę, która ma 43 tysiące, to w sumie mogę to otwierać. To jest spoko, te są akurat spoko jajka. Więc każde kolejne też będzie w miarę po... O, okej. Jak dostanę nietoperza, to już nie będzie tak fajnie. Mogę mieć 3 pety, nie? Tak, a, ale jest equip best. Dobra, tu już mamy 140 tysięcy. Mamy jeszcze rozwinięcie prędkości. A, możemy klikać. Czy to klikanie nam cokolwiek daje? Tak patrząc na wielkości 36. Bardzo mało. Dobra, jedziemy. To jest najważniejsze w chwili obecnej, jedziemy. Za 5 sekund jakiś kolejny gift, które odbierzemy sobie i cyk. Dobra, rozpędzamy się. O kurde. Czemu ja biegnę na motocyklu, a nie jadę? No dobra, nie będę w to wnikał. A tu nie ma nikogo na tej plaży, to jadę sam. No okej, no jakby może być i tak. Boost na akcelerację, to jest oczywiście w sklepie do odebrania. Na boostach. Ale ten jeszcze trwa, to nie muszę go odpalać. To jest bez sensu trochę. Czy winy się skalują w ogóle? Nie, winy się nie skalują w żaden sposób. To nie ma to sensu większego. Dobra, mamy 600 tysięcy, moi drodzy, tak naprawdę. Więc możemy kupić lepszy motor, wyekwipować go i jedziemy. Oj, teraz już jedziemy rzeczywiście. Może to miejscami rzeczywiście wygląda jakbym tego. Robimy reberfa, bo to jest jakby tego. To jest jakby teraz potrzebujemy teraz chyba 3 reberfy, żeby zrobić cokolwiek. Ej, dostajemy teraz bardzo dużo tego wszystkiego. Więc możemy tak naprawdę cisnąć z tymi reberfami. Mamy 3 obecnie. Zaraz będzie można zrobić 4. Już robimy 4, proszę bardzo. Dobra, spokojnie, już wiem, że nowy świat odblokowałem. Spokojnie, gro. Rozumiem wszystko, na razie robię reberfy. Bo będziemy mieli więcej winów, będziemy mieli więcej akceleracji. Więc będzie można bardzo, bardzo szybko jeździć. Na razie uzbieram sobie trochę pieniędzy, bo jak już odblokowałem kolejny świat, to robię tylko reberfy. No i oczywiście zaraz będziemy kupować tutaj kolejny motor, to jest w ogóle motor za VIP-a. Ile kosztuje VIP? 250 robuxów, to nie jest jakoś wybitnie dużo. I to jest naprawdę fajne, 300% winów i tak dalej. Zresztą i tak dostajemy, już mamy milion tak naprawdę. Więc nie jest źle, jak się skończy wyścig. A ile reberw kosztuje? Reberw kosztuje 1,75. A mamy jeszcze sekund 30. To myślę, że moglibyśmy zrobić jeszcze jednego reberwa. Dobra, robimy. I teraz zbieramy pieniądze na nowe jajka. To jest za 13 sekund. Nie wiem, co to jest. To jest chyba pet, który się jakiegoś moglibyśmy dostać. I teraz dostaniemy 30 tysięcy. No 30 tysięcy to nie jest dużo, nie oszukujmy się. Ale o, kolejny milion już mamy, proszę bardzo. A jeszcze 10 sekund zostało. Dobra, kręcimy kołem. Kręcimy kółkiem i dostaniemy pewnie winy znowu. Nie, dostaniemy szczęście. Dobra, to jest to szczęście w sklepie? Tak, więc używamy. Idziemy sobie od razu na kolejną strefę, strasznie powoli tu jeździmy za to. Candy! Candy, proszę bardzo. Kolejny teleporting to Candy. Bardzo poproszę w takim razie. Bieramy sobie te 30 tysięcy winów i za ile są tutaj? 1,2 miliona jajko. Dobra, to będzie spoko. Już są same fioletowe tak naprawdę pety. Rzadki. Okej, okay, brzmi fajnie. Ma 65 tysięcy. No nie jest to jakaś mega giga super różnica. Ale powiedzmy, że jest w miarę. A właśnie, jeszcze mogę zobaczyć jak tutaj... Nie mogę klikać, to się nie opłaca.
sklejmujemy sobie to i sklejmujemy sobie to. Triple lock. Chwila, triple lock? Dostałem w sensie to razy 3, tak mam to rozumieć? A nie, po prostu triple lock dostałem jako raz 1. Okej, niech będzie. Limited UGC, 30 minut gry. Czy ja mogę skręcić? A mogę zakręcić. Okej. A, bo jest 0,1% szans na dostanie. A nie wiem, co dostałem, szczerze mówiąc. Dobra, jedziemy. Najważniejsze teraz to jechać, osiągnąć dużą prędkość. Bardzo szybko uzyskać dużą prędkość i dostawać więcej winów, bo tu dostajemy jeszcze większy mnożnik. Na pierwszej wyspie czy planecie, powiedzmy, było razy 1, tu będzie pewnie razy, tam było potem razy pewnie może 3-4, zaraz może być pewnie i razy 5. Odblokowujemy nowy motor za 2,5 miliona, bo to jest fajne w tym momencie, że możemy to zrobić, pyk, equip. Taki różowy, nie jest zbyt piękny jak dla mnie, ale no niech będzie. Lepsze to niż nic. Teraz 3 miliony musimy uzbierać, żeby zrobić sobie oczywiście kolejnego Rebirtha. I potem będziemy w stanie podziałać więcej. No już kończymy powoli ten wyścig, ale tutaj dostaniemy większe, no po 90 tysięcy to dostajemy, proszę bardzo, cyk. I zakończenie, i znowu cała chmara tego wszystkiego, 3 miliony, proszę bardzo, Rebirth. Wydaje mi się, że potrzebujemy, o już mam 7. Ho. Pytanie, czy potrzebuje więcej, czy nie. No dobra, możemy też na kolejnego peta zbierać, jakby to jest też taka opcja, nie? Możemy w ten sposób działać. Fajnie, że to wszystko tutaj działa tak dobrze, ale dziwne, że się nie skalują te winy, bo obecnie dla mnie kupić 200 tysięcy winów to jest nic. Dosłownie nic. To jest jeszcze... Aha, bo ja mam 5 do zakręcenia. O! To jest 14%, ale to jest rozumiem 14% na nic, tak? A i zostało tylko 200 coś. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz poproszę. Może coś tutaj pójdzie. O! A, było blisko, ale oczywiście, że nie. Zbyt pięknie by było. Jeszcze raz. Aha, czyli każde co 30 minut dostajemy plus 5 spinów. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest jasne wszystko. Albo mogliśmy kupić plus 5 spinów za tego. Za 40 robuxów. Ile jeszcze? 15 sekund. 9 milionów już mam. Za ile jest kolejny motocykl? Za 8 milionów. O kurde. No, mogłem i w to pójść. Ale no dobra, na razie mamy, to się jakby nie stracimy tego, to jest najważniejsze. Dużo tysięcy dostajemy, to jest na razie bardzo ważne w tym wszystkim. Dobra, zobaczmy, czy możemy pójść na kolejną strefę. Jest i Forest, kolejne za 10 tysięcy, za... Boże, nie 10 tysięcy, tylko za 10 Rebirthów. W ten sposób. Za ile tutaj są pety? Za 3,5 miliona. Dobra, to możemy kupić takie raz, dwa, trzy. Idealnie, idealnie tyle, ile mam. Rzadki kurczak. Dalej, legendarny niebieski ptak za 15% i kurczak. Cheek, okej, okay, niech będzie. A co tu się robi? Rainbow, aha, czyli mogliśmy robić lepsze pety, ale na razie nie mamy tego. 82, 87. No już jest okej. 176 tysięcy, jak założymy najlepsze, to mamy już 250, więc bardzo przyjemnie. Potrzebujemy też Rebirthy zrobić, kolejne. Czy ja mogę zrobić Rebirtha? Nie, nie mogę zrobić Rebirtha. Potrzebujemy 10 na kolejną strefę i potrzebujemy zrobić kolejny motocykl za 8 milionów. Jakby nie jest banalne. Ścigamy się z wami, siema. Lecę, proszę bardzo. Zbieram punkty, zbieram punktację. Możemy oczywiście tu spróbować jeszcze, gdzie ja to robiłem. Free UGC. Możemy kupić sobie te spiny i spróbować tu podziałać z tym wszystkim. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, jest 5 spinów i kręćmy, zobaczmy. Raczej nie będę miał szczęścia do tego, ale... A, no właśnie. No właśnie, nie będę miał raczej szczęścia, ale zobaczymy. A, i za... Czemu jest 36 sekund? A, darmowe, po prostu darmowe się pojawią za 30 sekund? Halo? A, chyba internet? O, a, dobra, zaktualizowało się. Coś nie załapało. Albo internet mój, albo oczywiście sama gra. Dobra, tu nic nie wypadło ciekawego, więc dalej. Kręcimy, kręcimy. Może będzie jakaś szansa. Niestety nie. To ostatni spin nasz został. Proszę bardzo. Zobaczmy, jak z tym ostatnim spinem. I... Chociaż to... No nie, nie wypadło ewidentnie. Mamy jeszcze kilka sekund na to, żeby dostać... A, kolejne dwa spiny, czyli co 5 minut dostajemy dwa spiny. Niech będzie, to jest bardzo spoko. I jeszcze raz, a tu jest napisane, że premium dostają co 5 minut dwa. Trzeba wystarczy nauczyć się czytać, już będzie ok. Czyli wszystko tu jest zrobione. Mamy... O kurde, mamy 26 milionów, ja nie patrzyłem na to. Zakręcimy sobie, o Boże, ten triple reward. 30 milionów, kupmy sobie tego, ten motor. W takim razie, weźmy sobie, co tu jest. Autoklik. Ile mamy na Rebirtha? Już pewnie dużo, dużo. Dobra, dozbierajmy do 50 milionów po prostu, myślę. Do 50 milionów na ten motor kolejny. Chociaż, czy on nam da cokolwiek? Trochę winów, 20%. Ale nie zdążę go zrobić.
No dobra, najwyżej kupimy więcej petów. O, to jest jeszcze jakieś rozwiązanie. Kupimy więcej petów, porobimy je tam w złote najwyżej. Przynajmniej spróbujemy, bo możemy 10 petów otworzyć w tym momencie. Mogę też zostawić sobie trochę na Rebirtha czy coś. No 50 milionów nie uzbieram. A nie mam też Rebirthów, żeby przejść do kolejnej strefy, więc możemy na razie porobić to bez problemu. Dobra, otwórzmy. Jest kurczak. Tu już mamy dwa. Potrzeba chyba 5, żeby zrobić złoty. Jest cik, to też już mamy. Dalej, dalej, dalej. Cik. Powinienem mieć też większe szczęście, przez to, że mam oczywiście takiego boosta odpalonego. Kolejny cik. Pyk, 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 pyk. Proszę bardzo, porobione. No, na razie cik i chicken. To są, no w sumie one są najczęściej do wypadania, ale no. Green bird, okej. Okay. Niech będzie w takim razie. Zobaczmy, jak tutaj ile jeszcze pieniędzy zostało, bo 5 milionów możemy zostawić, czyli możemy jeszcze dwa chyba otworzyć. Z tego co pamiętam. Chicken, jeszcze jeden. I... jeszcze jeden, proszę. 3%? Halo, widziałem to. Widziałem to, 3%. Halo. Mamy 267 tysięcy. Gdzie jest ten pingwin? 88 tysięcy daje. Dobra, niech będzie. Czyli teraz cofamy się na chyba spawn. Nie pamiętam, gdzie były te złote. Chyba na spawnie. Halo, nie mogę. O, już mogę obracać. I teraz ile potrzebujemy zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, niech będzie. Zrobiony. Raz, dwa, trzy, cztery. Udało się, nice. Dobra, to teraz ile nam dają te złote? 150-160 tysięcy. O kurde. Dobra, wiecie co, pingwina i tak będziemy mieli założonego. To spróbujmy te dwa zainwestować. Niestety. No trudno. Ale z 267 tysięcy na 430 od razu wskakujemy. Wow, to jest dużo. To jest nawet bardzo dużo. To możemy jeszcze szybciej robić progres tak naprawdę. To jest jakaś totalna masakra. Więc jedziemy, możemy zobaczyć. Teraz Rebirth kosztuje 5,5 miliona. I cyk. My się oczywiście rozpędzamy. A nie, już mamy, już jesteśmy rozpędzeni. Prosto w stronę słońca. Bardzo ładnie. A może nie możemy jeszcze kolejnego Rebirtha. Możemy 5 Rebirthów zrobić, potem o 50 milionów zbieramy tak naprawdę, więc no to jeszcze troszeczkę jest. Więc ja to zrobię i przejdziemy dalej. Dobra, zrobiłem wszystko. Mamy 10 Rebirthów, jeszcze 21 milionów, więc możemy przejść na Ocean, jeśli chodzi o to. I proszę bardzo, na Ocean nic nie widzę. Mamy jajko za 8,5 miliona, więc możemy dwa otworzyć i zobaczyć, czy wypadnie nam coś sensownego. Myślę, że raczej nie. Niebieski gekon, to bez rewelacji. I uwaga, potwór. Po prostu potwór, nic więcej. Potwór daje 94, więc jest minimalnie lepszy niż tamto. Ale to no. W sumie tak, mamy takie gorsze pety, wiecie co? To myślę, że jest dobry pomysł na zrobienie jednej rzeczy. Można pójść na spawn i skoro i tak używam tych trzech, skoro są najlepsze, tak? To możemy po prostu wrzucić to i zrobić. Nie udało się, to wrzucamy to. 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 No i też się nie udało. Nie, chwila, ja zużyłem wszystko! O nie, zużyłem tego. Ale mam jeszcze tego, to okej. To zawsze coś. Sprzedałem tego, którego używałem na bieżąco. Także nic więcej nie byłem w stanie tutaj zrobić. Tutaj raczej z tego również nam nie poleci nic, co by było, powiedzmy, sensowne. Czyli oczywiście ten UGC cały, ale no co poradzić. Także ja dziękuję wam, moi drodzy, serdecznie za oglądanie. Link do gry macie w opisie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!